Cześć, witam w szóstym odcinku wideobloga na temat Greenfoota. Przypominam, że w poprzednich odcinkach przygotowaliśmy sobie planszę pod grę. Na tej planszy losowo, przy każdym resecie, losowo umieszczają się nam trzy postaci, trzy obiekty. Obiekt reprezentujący klasę babeczka, obiekt reprezentujący klasę facet i obiekt reprezentujący na razie nadrzędną klasę człowieczek. Docelowo będzie to dziecko. Oczywiście nie ma powodu, żeby były to tylko po jednym obiekcie dla każdej klasy. Wcześniej mieliśmy trzech człowieczków reprezentujących klasę człowieczek. Tak samo teraz możemy zrobić kilku facetów. Przypominam, że w klasie dom, w jej konstruktorze, tutaj są tworzone właśnie losowo, znaczy tworzone i umieszczane losowo te obiekty, więc możemy sobie jak najbardziej zrobić jeszcze jednego faceta, na przykład go nazwiemy ludzik 1A i ustawimy go sobie losowo również tak jak poprzednie ludziki, ludzik 1A, ciach, compile i mamy sobie dwóch facetów teraz i jedną babeczkę i jednego persona, jednego człowieczka. Po uruchomieniu run mamy zdefiniowany już ruch w taki sposób, że facet chodzi liniowo, a babeczka czasami losowo zmienia kierunek chodzenia. Znaczy na razie jeszcze w pionie i w poziomie, ale tak sobie chodzi. No i teraz nadszedł czas, żeby zbudować własną klasę dziecko i troszeczkę nam zmienić zasady działania dla naszego dziecka, które jest na razie reprezentowane przez człowieczka. Czyli robimy nową podklasę dziecko. No i powiedzmy taki dziedziuszek. Przypominam, że z dużą literą D nazywamy klasy, żeby odróżnić od zmiennych, od obiektów reprezentujących te klasy. No i oczywiście po kompilacji nic się tu nie zmienia, ponieważ cały czas w domu nasz człowieczek, ludzik trzeci, jest typu człowieczek. Tu musimy go zmienić na dziecko. Skompilować. I teraz już mamy dziecko. I co ciekawe, dziecko się nie porusza, gdyż jego metoda act nie została napisana. Dla babeczki mieliśmy metodę act, która składała się z tego, jak porusza się klasa nadrzędna człowieczek plus losowe postępowanie. Dla naszego dziecka chcemy mieć troszeczkę inne zachowanie, czyli poruszanie klawiszami na klawiaturze. Więc tym razem nie wołamy super act, bo nie chcemy, żeby chodził sam, tylko będziemy sprawdzać, czy naciśnięto jakiś klawisz. Naciśnięcie klawisza jest cechą klasy Greenfoot. Jest całe środowisko, sprawdza, czy klawisz, czy myszka jest naciśnięta. Czyli chcemy, jeżeli naciśnięto klawisz, powiedzmy w prawo, idź w prawo. Ok, na razie coś takiego. Czyli if i teraz, tak jak mówiłem, Greenfoot. Jeżeli tego nie wiemy, możemy sobie oczywiście w dokumentacji sprawdzić Greenfoot Class Documentation i... No tak, coś poszło nie tak, ale dobra, ok, ładuję. Ładuję. I tu w dokumentacji są wszystkie możliwości. Oczywiście po wnikliwym przeczytaniu mamy tutaj takie jaki prest gdzieś... czy key down, o, is key down. Ok, czyli mamy is key down i to możemy wykorzystać, czyli if Greenfoot is key down i w cudzysłowie right, to jeżeli w right, to musimy go po prostu move o krok przesunąć. Krok nie jest zdefiniowany dla dziecka.
krok jest zdefiniowany dla klasy człowieczek, czyli krok 2 jest tutaj dla klasy człowieczek nadrzędny, w związku z tym no, będzie to działało. Tak? Aha, brakuje jeszcze nawiasu, błąd się pojawił, no, spodziewany nawias zamykający, ponieważ do ifa, do instrukcji warunkowej otworzyłem nawias i zapomniałem zamknąć nawias do ifa. Compile i uruchamiamy i teraz strzałkę w prawo naciskam, dziecko się przesuwa w prawo. Strzałka w lewo no, nie działa i góra-dół nie działa, gdyż jeszcze to nie zostało oprogramowane, ale w prawo już się pięknie przesuwa. Mama sobie lata, tata z wujkiem chodzą po pokoju, a dziecko możemy przesuwać ręcznie. I teraz, no analogicznie, jeżeli damy mu left, to ma przesunąć krok razy minus 1, czyli zrobić przeciwny do kroku. OK, kompilować. Run i próbujemy w jedną, w drugą stronę, w jedną, w drugą stronę. Działa. Teraz góra-dół. Tu będzie pewien kłopot, ponieważ no, polecenie move przesuwa w jedną lub w drugą stronę. Jak obejść problem? No, trzeba zastosować taki chytry zabieg. Otóż trzeba na chwilę obrócić dziecko o 90 stopni. Tak, czyli jeżeli key jest up, to będziemy wykonywać więcej niż jedną czynność, dlatego zastosuję tutaj nawiasy klamrowe, które grupują, nie ten, grupują mi to w czynność, te czynności w blok. No i teraz tak, muszę przeobrócić obiekt, tym razem obiekt to dziecko muszę obrócić, czyli ten 90 stopni, zrobić krok i z powrotem obrócić minus 90 stopni, żeby nie zostało obrócone na ekranie. Czyli obracamy się, przesuwamy się o krok i powracamy do poprzedniego układu. Skompilowane i próbujemy, czy działa. Tak, tylko pomyliłem kierunek. Działa, dziecko przesuwa się w dół, a ja naciskam przycisk up, dlatego że 90 stopni obraca je tak, że jest bokiem w dół idąc. No, możemy po prostu tutaj dać down i już mamy obsłużone przechodzenie w dół i analogicznie przechodzenie w górę up i tu trzeba zrobić krok wstecz wtedy, tak? Czyli krok razy minus 1 i w tym momencie powinno być wszystko już w porządku. Ewentualnie można było go obracać o minus 90 stopni najpierw i krok zostawić dodatni. W każdym razie teraz dziecko już się przesuwa prawo, lewo, góra, dół i w ten sposób pięknie mamy poruszający się obiekt. No, myślę, że to wystarczy w tym odcinku, w następnym ciąg dalszy.